Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Pomidorem.pl i witam was już w wielkim finale Medieval, a raczej Road to Medieval. Poprzednim razem mieliśmy trochę tam do roboty, bo udało nam się zaliczyć 5 poziomów, no i z 13 kielichów zmieniło się na 18. Dzisiaj zabieramy się za poziom, który widzicie aktualnie na ekranie, czyli The Entrance Hall. I myślę, że bez zbędnego przedłużania możemy wejść w ten poziom. I tak, z góry od razu do osób, co zauważyły, nie mam green screena, dlatego że miałem dzisiaj, w zasadzie to może nie dzisiaj, ale przedwczoraj porządki i tak jakoś zapomniałem go z powrotem ustawić. Ale myślę, że raczej nikomu to nie będzie przeszkadzać. Więc no co? Chyba wchodzimy do tego poziomu, co? The Entrance Hall. Dobra, ustawmy sobie już teraz tylko głośność. To było chyba na poziomie 8, tak? Chyba mi się wydaje, że będzie dobrze. Okej. Odpalam do Gerando. Powiem tak, jesteśmy coraz bliżej finału gry. Ta lokacja jest bardzo krótka, więc mogę wam co jedynie powiedzieć, że długo sobie tutaj nie pobędziemy, ale najpierw podejdźmy do tego ziomeczka. Ciekawe, co on nam ma do powiedzenia. Sir Daniel Fortescue, standing bold as you like in the foyer of Xerox Castle. Who'd have thought it? Not us, that's for sure. We's afraid the master of the house is out trying to plunge the land into eternal night. But come on in and make yourself at home. Dziękuję, dziękuję i jeszcze raz dziękuję. Właśnie ten posąg w końcu przekonał się co do naszej jakby postaci. Dlatego, że no nie ukrywajmy, ale jak sami pamiętacie na początku gry on i chyba właściwie on, ewentualnie jakieś posągi, z którymi nie rozmawialiśmy, wyśmiewały się z nas. Po prostu z tego powodu, że żeśmy zhańbili, że tak powiem, strzałom w oko. Ponieważ zginęliśmy na polu bitwy. O soundtracku nie będę się wypowiadał, ponieważ jest to soundtrack, który już leciał. Co możecie usłyszeć zresztą. I mamy już 61%, jak widzicie. To jest bardzo krótka plansza. I w sumie nawet nie muszę sobie tutaj ładować HP, bo mam fulla. Tak jak już zresztą mówiłem, poza anteną sobie podładowałem HP, więc raczej nie będzie to nikomu przeszkadzać. Tak przynajmniej mi się wydaje. Tutaj mamy już exit. Jak widzicie, bardzo krótka, chciałem powiedzieć trasa, to jest plansza. Ale dobra, lecimy sobie teraz do góry. HP nadal nie zużyte, wow. Coś się ze mną dzieje. Lol, ten Daniel tutaj kurde tak wpadł w te schody, że nie wiem, kurde, przez chwilę myślałem, że on wyleci poza nie, że taki wiecie, glitch się wydarzy. Dobra, 88%. Super. Szkoda, że taka trasa. Znaczy, trasa. Szkoda, że taka plansza krótka jest, no ale. Wow! Ej, tak być nie będzie. Oddawaj. Nie lubię co prawda maczugi, ponieważ jest ona słaba w porównaniu do takiego młota, ale. No ale hej, kurde, nie pozwolę sobie, żebyś zabierał coś, co należy do mnie, nie? Gościu. Tam pal Jumanji. No ale tak, ci te debile małe też powracają, jak sami zresztą zauważyliście. Dobra. Trochę jestem podładowany. W sumie jestem podładowany na maksa, ale tam kapkę HP miałem. W sensie kapkę pod takim względem, że z 300 miałem tam nie wiem, 280, coś takiego chyba. A jeżeli chodzi o wspomnienia z tym poziomem, to powiem wam szczerze, nie pamiętam, ponieważ jak widzicie plansza jest na tyle krótka, że ciężko jest cokolwiek tutaj wspominać. Raczej bym powiedział, że to jest jedna z bardzo łatwych, jak nie najłatwiejszych. I czas na halę Herosów.
miejsce, do którego przybywamy przedostatni raz. Tak, przedostatni chyba tak. Masz tam coś do powiedzenia? Zobaczmy. Wouldn't this make a wonderful tourist attraction? Come see Stengard the Mighty! Come and see the last of the centaurs! Oh, and see... On tam o centaurach gada, dobra. To jest coś, co jakby ja już wiem i znam na pamięć. No bo nie ukrywajmy, ale on już o tym gadał wcześniej. Więc po prostu powtórzył mu się tekst. Nie ma nic nam ciekawego do powiedzenia. O, siema ziomeczku. Hey, Danny man, how's that sword bearing up? I told you it was magic, right? I've got some here I can give you, but I've no idea what it is. Do you fancy your chances, like? Okej. Super! Mamy już 9, tak? Czekajcie, 4. 4. Nie, 8 buteleczkę. Przepraszam, nie 9, tylko 8. No i tak bardzo dobry wynik. Dobrze, wychodzimy sobie zatem z hali Herosów i lecimy z przedostatnim poziomem oficjalnym, bo jest jeszcze jeden poziom. Zapomniałem, że to są 3, a nie 2 poziomy. Oczywiście, że sobie sejwujemy nasz progres, ponieważ czemu by nie? Dlaczego miałbym nie sejwować własnego progresu, skoro zrobiliśmy spory progres? I teraz możemy lecieć tutaj i to jest The Time Device. Poziom, który jest trochę dłuższy, ale chyba nie aż tak. Zobaczymy zresztą. Time Device. Zaczynamy. To jest poziom, gdzie tutaj trzeba będzie mocno wytężyć mózgownicę. Tyle mogę powiedzieć. Za dzieciaka przyznam, że poziom sprawiał mi trochę problemu, bo chciałem bardzo go rushować, a tutaj niestety mamy pewną przeszkodę. Mianowicie taką przeszkodę, że latają tutaj takie latające zegarki i one... Zresztą sami zobaczycie. Mamy na przykład teraz tak, trójka i taką powiedzmy piątkę, złota na trójce, srebrna na piątce i musimy teraz podlecieć do góry, by tak ustawić zegar, żeby nam te drzwi się odblokowały. Przyznam, że soundtrack bardzo jest tutaj schizowy, nie powiem, że nie, ale za dzieciaka też się trochę bałem tej planszy. Oh, come on. Okej. Więc teraz tak, to tylko w sumie to, złotą trzeba ten przesunąć. Dobra, mamy to i patrzcie, widzicie, odblokowała nam się teraz ten, tutaj sekwencja, ale niestety, jakby to powiedzieć, mamy problem, ponieważ tutaj mamy jakby pole magnetyczne, które nam blokuje fiolkę. Dużą fiolkę zresztą. Więc, no, tak trochę słabo bym powiedział. Zaraz się wykażemy w tamtym momencie, w sensie w tamtej sekcji. Tutaj lepiej uważać na wskazówki, bo jak widzicie, są one w stanie nam, że tak powiem, hapsa zebrać. A to już była totalna głupota, nie muszę chyba tutaj tego podkreślać niejednokrotnie. Po prostu to była głupota! Dwa razy życia, dwa razy fiolkę stracić w tym samym miejscu, to trzeba być naprawdę mną. Serio. Dobra, gościu tam sobie spalił gumę. Dobra, dziękuję za przejścia aktywowane. Nie musieliście, serio. A za w ogóle pogadajmy z tym ziomkiem, co on ma nam ciekawego do powiedzenia. Using a dark magic called science, Zarok has constructed a device based around the mechanical measurement of time. The innards of this chronograph are fiendishly complicated. Keep your eye on the flying timepieces and get ready to reset the hands of the master time clock.
No, dziękuję ci za jakąkolwiek podpowiedź. Bo naprawdę bardzo fajnie. Dobra, jesteśmy u góry w końcu. Musiałem tutaj co nieco się zastanowić. I teraz zobaczymy, jaką tutaj musi być kombinację. Aha, czyli złota przy tym takim V i... A, czyli powiedzmy, że to jest 7.30, czyli 19.30. Dobra, czyli to będzie tak. Pyk, 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 pyk. I teraz pyk, 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 pyk. Widzicie? Prosta mechanika. Ale nie powiem, że nie za dzieciaka była dla mnie skomplikowana. Teraz jest prosta, a wcześniej była skomplikowana. Dobra, elo, pawiany. Patałachy. Mocni skurczybyki. Będę musiał sobie potem chyba polecieć do jakiegoś poziomu i sobie HP zgrindować, bo nie będę tego ukrywał, ale... Za rok, pomimo że jest bardzo łatwym bossem, to jednak... Wolę mieć pełne zdrowie. I być przygotowany w pełni. Tutaj w ogóle są jakieś dziwne... A, to są zegary kręcące się. Jeszcze się zastanawiałem, o co tutaj chodzi z tym, co tu się odwalało teraz. Dobra. W zasadzie to tutaj możemy chyba jeszcze przejść. O właśnie. I teraz będzie tutaj coś, co przynajmniej ja uważam, że jest łatwe, ale zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Musimy teraz zrobić tak, żeby to pole elektromagnetyczne trafiło w kielich. Musimy tak to jakby poprzesuwać. Bułka z masłem, jak widzicie. Nie jest to w sobie trudne. Nie wiem, czy w moim oryginalnym let's playu się z czasem z tym nie męczyłem, bo jeżeli się z tym męczyłem w oryginalnym let's playu, to trochę hashtag XD. Bo to jest chyba jedna z najprostszych rzeczy. Wiecie co? Ja jednej rzeczy jakby nie rozumiem, bo... Wiem, że dla Daniela może być to wszystko ciężkie, wiecie, takie zmierzenie się za rok... Za rokiem w sumie. Bo jednak, no nie ukrywajmy, ale... Daniel przez całą tą drogę był mocno wyśmiewany. Ale przepraszam bardzo, czy to jest powód do tego, żeby w trakcie przedostatniego poziomu popełniać cały czas samobójstwo? Danielu, powiedz ty mi, czy ty masz rozum i godność? Szkieleta w tym wypadku. Nie powiem człowieka, ponieważ hehe, chyba wiemy, o co chodzi. Fiolka! Fiolka, fiolka! A, czyli znowu trójka i... Złota na trójce i na piątce. Okej, okay. Ustawiamy. Ustawianko! I myk, mamy to. Dziękuję. Mamy już dziewiątą fiolkę i tutaj ukrytą fontannę zdrowia. Nic dodać, nic ująć. Brakuje nam tylko jeszcze trzech pełnych slocików i będzie fajnie. Dobra, to w takim bądź razie... lecimy sobie teraz w kolejną stronę. A raczej już chyba wiem, gdzie mamy iść. Chcę się w inną stronę. I raczej będziemy musieli się z powrotem cofnąć tam. Ja chyba dzisiaj cofnę się znowu do Graveyard i znowu tam sobie podabijam trochę HP. Bo Graveyard to serio jest jeden z takich dobrych poziomów, gdzie można sobie HP podbić, nie żartuję. Uwierzcie mi, chciałbym, żebym teraz żartował. Dobrze, więc teraz lecimy w tę stronę, ponieważ tutaj sobie drzwiczki odblokowaliśmy. I teraz coś, co dla niektórych może być nostalgią, a dla niektórych nie. Czyli po prostu wagonik, ciuchcia. Jest to ciuchcia, która również powróciła w Medieval 2. Ona jest bodajże w drugim poziomie. Ale taka tutaj chciałem zabłysnąć i powiedzieć taką mini ciekawostkę, jeżeli chodzi o to. Dobra, skakujemy tutaj. Nie będę już komentował tamtej śmierci, ponieważ szkoda zachodu, tak na dobrą sprawę. I zobaczymy, co tutaj mamy. Pełno wrogów.
Wszyscy we mnie naparzają. Co za kurde mokosy jedne. Daniel, ogarnij ty się! Runa księżyca, wow, fajnie. Zobaczmy, czy w ogóle mamy wszystko tutaj uzupełnione. Tak w razie co? Tak, mamy wszystko uzupełnione, więc na razie to tam sklepik nie przyda nam się wcale, a wcale. Więc cofamy się teraz z powrotem, żeby wstawić niebieską runę, czyli runę księżycową. Dobrze zatem. Pyk. I teraz trzeba chyba przesunąć. No, ciuchcie trzeba... Kurde, Daniel! No patrzcie, co za głąb. Co za idiota. I on się potem będzie dziwił, że on znowu zginie, nie? Dobra, mamy ustawioną ciuchcię już. Więc teraz w tę stronę. Mam nadzieję, że nie zginę, bo jak zginę, to Daniel osobiście, nie wiem, skopię twoje kościste dupsko i dopilnuję tego. Chociaż tutaj mamy już bezproblemowo 100%, bo zobaczcie, ile wrogów tutaj czeka na nas. Dobra. Podładujmy sobie HP, bo wypada. Wow, to naprawdę dużo podratowałem sobie HP. Nie powiem, że nie. Dobra, mamy tutaj dźwignię, która odblokuje nam exit. Tak jest. Exit już jest dla nas odblokowany i pewnie po drugiej stronie będzie druga dźwignia, która odblokuje drugie drzwi, znając szczęście. Szczęście me. Oczywiście, że tak. Jednak my od razu nie idziemy do exitu, ponieważ musimy jeszcze kielich zdobyć. Ostatni kielich, tak swoją drogą, w tym poziomie, więc jestem ciekaw, jaka nagroda będzie dla nas czekać w zasadzie, kiedy zdobędziemy ten ostatni kielich. Nie mogę się już szczerze doczekać, ponieważ ten poziom dobiega końca. I tym tylko nam zostanie konfrontacja z Zarok i tyle, koniec, to wszystko. Nul, nic. Tyle w temacie. Oczywiście po drodze jeszcze spadnę i stracę życie, bo... Nie wiem, Daniel nie ogarnia życia. Daniel po prostu... musi na cmentarz, jak czym prędzej. Mamy to, co nasze. Kielich na salę, a raczej na halę Herosów. Jesteśmy z powrotem tutaj i teraz, gdzie jest exit? Tutaj mamy runkę zieloną, tu jest exit, więc... pociąg musi zostać przesunięty w tę stronę. Dokładnie tak. Teraz hop i zium. Lecimy z koksem. Dokładnie tak, dokładnie tak. Poziom zaliczony na 100%. Haha. You prove us all wrong. Maybe it is destined to be a hero. Maybe it can defeat Zarok. The people of Galamir may never know of your past mistakes, and you will indeed be remembered as the people's hero. Your time in exile is over. Welcome to your new home, Sir Daniel Fortescue. Dziękuję. Jak widzicie, w końcu odzyskaliśmy naszą reputację i mamy powody do radości. I proszę, nasz posąg został już skompletowany. Możemy się nawet na niego spojrzeć, zobaczcie. Widzicie? To jest Daniel Fortescue. W ogóle załóżmy nasz podstawowy secik. Patrzcie, to jesteśmy my.
Oto Daniel Fortescue, bohater Gallowmere. I mamy ostatniego czempiona, który nam da jakiś item. Zobaczymy, co to będzie. Daniel, thank goodness you're still safe. I have a gift I can give to you, but sadly, I can't say how useful you will find it. No, zawsze coś w sumie, chociaż spodziewałem się trochę większej fiolki, ale wygląda na to, że mamy już chyba wszystkie duże fiolki z gry. Tak samo w sumie Bio zareagował, bo Bio myślę, że chyba jest koło 10 albo 11, ale wydaje mi się, że to już mamy wszystkie fiolki te duże. Dobra, wychodzimy sobie z hali Herosów. Mamy piękne 20 kielichów, moi drodzy. To już jest wszystko. Teraz tylko Zarok. Nic. Nul. Nic więcej. Zarok i koniec. Będziemy mieli całą grę zaliczoną. Lecz zanim udamy się do Zaroka, pozwolę sobie cofnąć się do pierwszego poziomiku prawie, że. Dokładnie tak, wracamy do Graveyard. I w sumie chwilę sobie tutaj pogadam, zanim zrobię edyt, żeby wiecie, żeby po prostu już ten polecieć na ostatni poziom. Więc opowiem teraz o jednej ciekawej rzeczy i zapewne osoba, która teraz to usłyszy, mogła się tego nie spodziewać. Znaczy, nie żeby coś. Wiecie, jak to jest. Ja lubię sobie bardzo często trollować, wy o tym chyba doskonale wiecie, bo często chcąc, nie chcąc, pomimo że moje żarty mogą do kogoś tam, nie wiem, nie trafiać lub trafiać, no to jest generalnie wszystko git, mi się wydaje. Po prostu ja mam swoje poczucie humoru, ktoś inny ma tam swoje poczucie humoru. Ale widziałem sobie komentarz od Michaela Fortescue na live'ie u Gamera, polskiego Gamera 17, gdzie nie wspomniałem ponoć o ciekawostce, że twórcy jakby Medieval nie byli zadowoleni z tego remake'a na PSP. I dlaczego o tym nie wspomniałem? Uważam, teraz uwaga, wyleje się pewnie na mnie wiadro pomyj, ale uważam, że ta ciekawostka jest troszeczkę zbędna, dlatego że nie ogrywam obecnie Medieval Resurrection. Wolałbym o tym wspomnieć w momencie, kiedy bym ogrywał Medieval Resurrection, dlatego że, no, okej, okay, jest to pseudo remake pierwszej części, ale ja jakby nie chcę dawać tej gierce atencji w tym let's playu. Rozumiesz, o co chodzi, mam nadzieję. O ile to był żart, to spoko, naprawdę nie mam nic do tego, ale mimo co wolę o tym wspomnieć, dlatego żeby potem nie było, że ja o tym nie wspomniałem. Więc nie wspominam dlatego, ponieważ nie jest to let's play z Medieval Resurrection. Aczkolwiek nie wiem, czy takowy się pojawi, bo miałem robić całą tą drogę od pierwszej części do drugiej, ale stwierdziłem, że po co mam ogrywać Medieval 2 i Resurrection, skoro i tak te gry jakby nie liczą się do Medieval Remake, który wychodzi za 4 dni już. 4, tak? Chyba tak. Dzisiaj mamy poniedziałek? Tak, w piątek będzie już. Czyli za 4 dni, bo nagrał to 21 października. Więc dla mnie, jak dla mnie osobiście, ja uważam, że wspominanie o tym jest trochę mijające się z celem, ponieważ no, nie robię Resurrection, a to jest bardziej związane z Resurrection niż z naszą pierwszą częścią. A odnośnie ciekawostek z pierwszej części, to naprawdę, jak ja przynajmniej szukałem, to nie powiem, że nie, ale było naprawdę bardzo mało ciekawostek. Takie mało, co oznacza równe zero. Nawet nie żartuję, nie było żadnej ciekawostki odnośnie tego, jak początkowo poziomy były planowane, co było w tych poziomach planowane. Jedyne co, to tylko wiem informacje o paru wyciętych bossach, którzy mają się pojawić w tym remake'u za 4 dni, co wyjdzie na PS4, więc to tylko tyle wiem odnośnie wyciętych jakichś rzeczy. Ale screenów jak nie było, tak nie ma. Więc no mówię, nie chcę też się opierać na tym, dlatego że równie dobrze można potraktować to, jakbym opierał się na domysłach co jedynie, albo na jakby takiej, powiedzmy, nieprawdzie. Dobra, ja tu co nieco pogadałem, a teraz zrobimy cięcie i widzimy się przed walką z Zarokiem, kurde.
Żeby nie było, że zaraz przedstawię Zarok jako kobietę. Sorry, Bio. Dobrze, moi drodzy, jesteśmy przed poziomem Zarok Slayer i wchodzimy tam. Bez zbędnego przedłużania. A, nie ma żadnej cutscenki. Myślałem, że tutaj jakaś cutscenka będzie. Okej. Okay. Widać, że nie za bardzo pamiętam tego, co tutaj się działo, ale jestem zadowolony, ponieważ... Znaczy, zadowolony i smutny zarazem, dlatego, że to już jest koniec gry. We never thought you'd get this far. Your final encounter with Zarok awaits beyond this point. He has surrounded himself with his unnatural bodyguards, but you may yet even the odds by calling upon the lost souls collected within your chalice. Place the chalice on the shield at the heart of the arena. Good luck, Sir Daniel Fortescue. Dziękuję. Przyda się nam. Powodzenia. O! Co my tu mamy? Fajna arena. Sir Fortescue, my old nemesis, so we meet again. I see that a century spent as worm food has done nothing to diminish your naive obsession with the freedom of Gallowmere. Prepare to attack, my warriors. I want the dogs gnawing marrow from those bones within the hour. Ah! What is that, Fortescue? Your lucky cup? Wow. Dobra, zwaliłem trochę sprawę. Nie tak to powinno wyglądać, bo powinienem właśnie pójść po to od razu. Ale jak widzicie, tak między nimi będzie walka wyglądać. Po prostu będziemy musieli naszych ziomeczków ratować. Boże, jakie dropy FPS-ów. Ale widzicie, czego kosztem? Kosztem naszego zdrowia. Kosztem naszego zdrowia będziemy musieli ratować naszych ziomków. Kurde, możemy teraz nie dać sobie rady, dlatego że ja za późno to zrobiłem. Ja pierniczę, nie mówcie, że ja to skrzeniłem już teraz. O nie, najgorzej. Jeżeli ja to skrzeniłem, to naprawdę ja będę cisnął po sobie. Chociaż nie, bo tutaj teraz dwóch atakuje tych. Dwóch atakuje już. Nawet trzech atakuje jednego, o kurde. Patrzcie na to. Patrzcie, jaki koop dobry. A jeden stoi sobie. Patrzcie, jak oni pocisną ich. Co się jego w sumie, bo już tylko jeden został z tych... z armii Zaroka. Patrzcie, teraz też poskaczemy z nimi. Dawaj. Oddawaj mi mój... ten, moją potkę. O ty! La 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 la. Ej! Halo, nie widać mnie. La 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 la. Poskaczemy sobie. Ha ha. Ha 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 ha.
Moje. You always were fortunate in battle, Fortescue. Let us see how you fare against my champion, the late Lord Cardock. He eats people like you as calcium supplement. Czas na konfrontację z Lordem Cardockiem. I on też jest dosyć łatwy. Musimy sobie tylko ustawić na magiczny łuk. Dawaj, biegnij. Patrzcie, ile on HP już stracił. Ja mogę HP też stracić, ale spokojnie, ja go pocisnę. Tylko kwestia czasu. Widzicie? Kwestia czasu. Baga. Right then, that's it. I've just about had enough of your meddling. Where is that spell? Ah, yes. No, not that spell. Co ja mogę już zlecieć w dół? Oh. Oh, not right now. Aha! Now I have it. None shall defeat the mighty Zarok. Bak, 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 bak. So prepare to die, Fortescue. No i czas na konfrontację z Zarok, gdzie tutaj będzie naprawdę bardzo fajna muzyka. Muszę przyznać. Patrzcie, ile już HP Zarok ma zjechane. Za dzieciaka przyznam szczerze, że konfrontacja lekki problem mi sprawiała, ale to tylko taki lekki, leciutki. O kurde, już się skończyły moje te. Trzeba będzie go pocisnąć. 499 to już nie jest dużo. Serio, żeśmy mu ponad połowę HP zrypali. Ale posłuchajcie sobie tej pięknej muzyki raz jeszcze. Curse you, Sir Knight. I am finally defeated. Yet, if I am to fail, then all shall perish. You are doomed, Fortescue. You will never leave this domain. Thank you.
Moi drodzy, właśnie zakończyliśmy Medieval 1. To co widzieliście przed chwilą, taka scenka, gdzie Daniel był wraz ze swoimi przyjaciółmi w hali Herosów, nie odpaliłaby wam się, gdybyście nie mieli 100%. Serio, to jest teraz taka mini ciekawostka. Jeżeli nie będziecie mieli 100% i nie zdobędziecie wszystkich kielichów, to taka scenka, gdzie Daniel jest ze wszystkimi w hali Herosów, gdzie on tam sobie pił te wino z kielicha i się tam oblał, ona by się nie włączyła wam, więc miejcie to na uwadze. No cóż, to by było na tyle, Medieval mamy ukończone, tym samym ukończyliśmy drogę do Medieval Remake, więc jesteśmy, przynajmniej ja tak uważam, jestem już przygotowany na Medieval Remake i w piątek zobaczymy, co ciekawego będzie się działo w wersji na PS4 w odświeżonej grafice z odświeżonym wszystkim. Jeżeli chodzi o obecnego metka, co ja mogę powiedzieć? Jest to bardzo dla mnie nostalgiczna gra i bardzo lubię do niej wracać. Nie będę tego ukrywał. Jest to bardzo dobra część. Ma oczywiście swoje wady i zalety, ale każda gra ma tak na dobrą sprawę wady i zalety. Mam nadzieję, że wam się ten let's play podobał. Mi osobiście przyjemnie się prowadziło tę serię. Niestety muszę się z nią już dzisiaj żegnać. W sensie, jeżeli chodzi o let's play, no ale niestety. Nic nie trwa wiecznie, jak to mawiałem. A wy co sądzicie? Czy byłem informatywny, czy wam się podobało, czy w sposób ciekawy był prowadzony let's play? Wszelkie opinie na dole w komentarzu. Jeżeli jesteś nowy, zasubskrybuj kanał, jeżeli ci się spodobało, po więcej. Zostaw łapę w górę, bo to również motywuje. Jak i możesz tam wyrazić swoje zdanie, co ci się podobało, co ci się nie podobało. My widzimy się z kolejnymi seriami. Teraz zostaje nam tylko już skończyć Crash the Wrath of Cortex i powrót do serii, które zostały zaczęte wcześniej, a nie są do teraz dokończone, czyli być może Mario 64, Minecraft to w szczególności, ponieważ paczka modów od Ciapatego musi zostać, że tak powiem, jeszcze ograna. No i zapewne jeszcze nowe jakieś tam serie. Coś dla was na 100% przygotuję. Ja się odmeldowywuję, trzymajcie się, cześć i niech Daniel Fortescue będzie z wami. Adios!